Siema, z tej strony Kamil Lewkowski. Zapraszam na dzień ze mną. Zobaczycie, jak wygląda życie prawdziwego wojownika. Mój dzień zaczyna się dzisiaj w sumie o 6 rano. Ja już dzisiaj biegałem, potem prowadziłem trening. Teraz przyjechałem do Warszawy, do WCA. Jest godzina za 10, 11. Zaraz sparujemy, wjeżdża kawa. Odżywki już wjechały, więc jestem mega gotów na to, żeby dostać trochę pierdolenia. Niech się uczy metodyki. Jest forma. To jedziemy trochę powalczyć. Teraz wjeżdżamy z rozgrzewką. Ja jestem takim zawodnikiem, że zawsze lubię się troszeczkę dłużej grzać. Jak mam poradę? Są zawodnicy, którzy przyjdą, dwa razy rozciągną nogę, gdzieś tam machną ręką i mogą walczyć. Ja akurat czuję, że jak mam ciepłe mięśnie, jak mam ciepłe stawy, to mogę naprawdę dać z siebie więcej i czuję się bezpieczniej wtedy w sparingu, w walce. Dzięki temu od paru lat nie mam jakichś poważniejszych kontuzji. Wiadomo, jakieś wybite palce, jakieś tam złamany nos, jakieś tam kalafiory, no ale poważniejszych kontuzji unikam dzięki temu i cenię to sobie, że jestem już doświadczonym zawodnikiem, bo 11 lat w tym sporcie, zawodowo już chyba 7, a jakieś tam większe kontuzje mi unikały. Wyżyłowany, pocięty, no, w życiówkach. No, bo... Ale łapa nie ma. Porównanie, no. Jeszcze koszulkę by podniósł, to już w ogóle. Mnie trochę tatuaże zasłaniają, ale... Nie rób brzucha, rób łapę, z brzucha nikomu nie daje. No. Z kim sparowałem? Pierwszą z Amirem. Dobry zapasior. Tutaj zresztą było widać, jak w parterze mnie troszeczkę potargał. No, jest cięższy, silniejszy, naprawdę mocny zawodnik. Drugą z Sylwkiem Millerem. Z Sylwkiem udało mi się troszeczkę tam pozdobywać przewagi. Ałaja! Bezpieczeństwo najważniejsze. Weź ten swój śmierdzący kas! To nie mój, to telebański. To waży. W takim klubie to nie ma chłopaków z przypadku, wszyscy się biją zawodowo. Wszyscy są mega kocurami. Nawet jeżeli któryś się jeszcze nie pokazał, w sensie, że w rankingach na czoło, na pierwszych miejscach, to są naprawdę tak solidni zawodnicy, że nie można mrugnąć za bardzo. Kupiłem takich trenerów z takimi sparing partnerami, można naprawdę robić robotę. Nie ma większych grup, których biją na maksa. Trener, ja mam dokładki, czy dobrze? Nie będzie roboty, wiesz. 4 ten, zaraz kogoś nie będzie. Dlatego pytam. Sparingi w MMA, znowu pierwsza runda z Amirem, druga runda z Jaśkiem. Też dobrzy zawodnicy, jedni z takich bardziej perspektywicznych. Następna trzecia runda była bodajże znowu z Sylwkiem. Sylwek troszeczkę jest niższy, taki aktywniejszy, to jest człowiek kondycja, więc z nim zawsze muszę troszeczkę przycisnąć. Wiem, że zmusi mnie jeszcze do intensywniejszej pracy. Bo już ładnie wyprzedzałeś, nie? Groźny, nieprzewidywalny, wyjątkowy. Jak Tommy Jones, ścigany. Czwarta runda była z zapaśnikiem Norbertem. Tutaj on siłowo dobrze stoi, więc musiałem uważać na te jego ciosy, musiałem uważać na jego obalenia, no ale też się udało. Kto jeszcze ma siłę? Tomek? Nie masz mocy? Dawaj! No i ostatnia znowu z Jaśkiem i już ta ostatnia była taka na dobicie. Dobrze, chyba było dobrze, nie, trener? Szału nie ma, przyzwoicie. Ale to spokojnie. No to była pochwała. Atmosfera super, no tak jak widać, wszyscy się śmieją, wszyscy są pozytywnie nastawieni. Nie łamiemy się, zawsze jesteśmy teamem i jeden za drugim w ogień. Więc naprawdę fajnie się trenuje w takiej atmosferze. Dojeżdżam tutaj w środę. Wyjeżdżam w sobotę. Jak cały czas na walizkach. Z tyłu jeszcze jedna torba z czystymi ciuchami. Z czystymi rzeczami na treningi. Niestety, kurde, zazwyczaj czegoś zapomnę, nie? Jak się dużo w głowę dostaje, to jest taka zasada, że się cały czas czegoś zapomina. Znaczy, ogólnie mam dużo na bani, więc Pewnie dlatego zapominam, ale tak sobie zawsze tłumaczę się, że dużo w głowę dostaję. Teraz jedziemy do tego mieszkanka, który tutaj wynajmuję. I no nie jestem warszawiakiem, nie jestem słoikiem warszawskim, tylko mieszkam w Łomiankach. Pomieszkuję. Ostatnio mocno w kremiki uderzyłem. Właśnie do tej pory byłem przeciwny, ale jak mi pękają już z wyschnięcia ręce, to stwierdziłem, że już się muszę zgodzić na pewne kompromisy. Zapraszam Was na moje skromne progi. Proszę, tu jest jeden, jedyny pokój. Ale myślę, że źle nie jest. Jak mam troszeczkę czasu, to lubię sobie pyknąć trochę na konsoli. Ostatnio z tym czasem jest średnio. Ale coś tam ostatnio mi się chyba udało przejść God of War'a. Więc bardzo fajna gra, polecam. Tak, teraz mam mafię. Jeszcze nawet nie włączałem, więc zobaczymy. Jak mi się będzie podobało gangsterskie życie. Jakaś nowa gierka pożyczyłem, ale nie mogę się wkręcić. Zawsze wolę takie jak właśnie God of War, jak Wiedźmin. Z mieczem gierki. Jak jest jakieś godzinka, pół godzinki na to, żeby sobie odpocząć pomiędzy treningami, to najlepiej. Wiadomo, jak nie ma pracy, nie? Jak jestem tutaj w Warszawie, aktualnie w Łomiankach, to mam jeszcze chwilę czasu, żeby sobie odpocząć pomiędzy jednym a drugim treningiem. Z suplementów, no to co widać, jakaś owsianeczka, glutaminka jeszcze nie otwarta, od Olimpa, najlepsza firma, białeczko, smaku masła orzechowego, kozackie, powiem, że wyjeżdża naprawdę dobrze. A tutaj całą szufladkę mamy, witamina C, GABA na spanie. Więc tego jest troszeczkę. Beta-alanina przedtreningowa. Sporo tego jest, ale tak naprawdę jest wszystko, większość witamin. Lepsza regeneracja idzie, mniej łapią choroby, mniej jest problemu ze zregenerowaniem się, z tymi wirusami nieszczęsnymi. No, ale żeby się chronić, tak na wszelki wypadek. Zawsze jestem zdania, że domowe sposoby, tak jak babcia kiedyś mówiła, łukanka, gardełka, wodą z solą i wszystkie wirusy zabijamy. Ostatnio przed walką tak się załatwiłem, że w piątek przed walką kończyłem brać antybiotyk, bo byłem taki chory. Tylko żeby mi na płuca nie wjechało. Dzisiaj to wezmę wafelki na drogę i ewentualnie do wafelków trochę dżemu. A więcej cukru zjadam niż białka. Dużo mięśnia zbudowałem, więc teraz muszę trochę z nim powalczyć. Wpadamy na chwilę do MMAniaka, sklepu najlepszego w Polsce ze sprzętem do MMA, ogólnie do sportów walki. Zawsze wspierają mnie do każdej walki ostatniej na FEN, do wszystkich przedsięwzięć MMA, jakie robię, do tej najbliższej gali Ludus MMA. Najlepszy sprzęt od nich, Stormcloud. I właśnie wpadamy, żeby troszeczkę sprzętu wziąć teraz na przygotowania na ten ostatni tydzień sparingowy. O, mamy tutaj właścicieli. Cześć. MMAniak, Stormcloud. Mocno polecam. To jest sprzęt, z którym już od kilku lat sparuję. Wszystko solidnie zrobione i wiem, że jestem odporny na kontuzję w takim sprzęcie. Zabraliśmy graty, rękawice, ochraniacze na piszczele. Teraz mamy jeszcze 3 godzinki luzu i jedziemy na Legię, na tarczki z Krzychem Gutowskim. 19:15, tak żebyś przyszedł, zaczął się rozgrzewać. 19:30 zaczniemy. Spoko. No to dobra, no do zobaczenia. Piona na Legii się. Siema. Kolki nam się straci. Takie luźne, taktyczne tarcze. Trochę żeby się zmęczyć, trochę żeby te nogi popracowały z partnerem, żeby porobić te fragmenty walki. Na tarczkach, poczuć ten dystans na uderzenie, poczuć, że te ciosy wchodzą. No i myślę, że to już całkiem fajnie wyglądało. W zeszłą środę po sparingach byłem totalnie zajechany, a tutaj jest coraz lepiej, coraz mocniej. Ale ten szykuj się, chyba się nie opiera. Jak nie odpoczywają, to nie staje się lepsi. Naprawdę forma rośnie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Dzięki takim trenerom jak Robert Jocz, jak Krzysztof Gutowski, jak Łukasz Grochowski staje się coraz lepszy. W takich klubach jak Legia Fight Team, WCA Team jest naprawdę możliwość zrobienia świetnej formy. Szybki, skoczny, nieprzewidywalny. Chciałbym mieć taką wydolność jak on. Cygańskie jiu-jitsu, holenderskie MMA, to są te sposoby. Najlepszy terrorysta w całym WCA Teamie, Kamil Bombartowski. Wpadajcie na Torwar, będą mocne grzmoty, myślę, że życie widzieliście. Ten jeden dzień spędzony ze mną pokazuje, że ja się nie obijam i naprawdę będę starał się, żeby ta walka była nazywana walką wieczoru. Wierzę, że damy porządną bitkę. Będzie co oglądać, cała karta walki jest rewelacyjna. Wpadajcie, 16 marzec, Torwar, FEN 24.